Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z rabki Zdrój w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, orędzie noworoczne na rok 2024. W mijającym roku 2023 koncentrowaliśmy się na Prostwie Malachiasza, trzeci rozdział, dwadzieścia dawa do dwadzieścia Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na chorebie ustawę i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę Wam proka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny Dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym gdy przyjdę. Nie obłożył ziemi klątwą. Wyczekujemy wielkiego dnia Pana, dnia sądu ostatecznego, końca tego świata. Nie możemy zapominać o słowach Jezusa z Nazaretu. Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czy to bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i Wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Musimy dobrze odróżnić to, co należy do Boga. A to, co należy do naszych obowiązków, należy być bardzo ostrożnym w wypowiedziach w sprawie czasów, w jakich żyjemy, aby nie stać się fałszywym prokiem. Zbyt dużo jest wypowiedzi duchownych i zwykłych ludzi, którzy mówią, że koniec jest tuż, tuż. Jezus Chrystus nie przyszedł w roku 2023. Chociaż bardzo pragnęliśmy tego, będziemy go oczekiwali w roku 2024 i tak do skutku, przygotowując nasze ciała, ducha i dusze na ten dzień. W roku 2024. Będziemy koncentrować się na osobistym przygotowaniu na sąd ostateczny. W roku 2024 będziemy realizowali przepowiednie Jezusa Chrystusa o prawdziwych czcicielach Ojca. Bóg jest duchem i chce, aby oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. Przepowiadana era Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa i przez reformatorów Kościoła już nastała. Straszna walka duchowa między siłami dobra i siłami zła trwa z coraz większą intensywnością. Smog pała wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele, dlatego podjął walkę z tymi, którzy strzegą przykazań bożych i trwają przy świadectwie o Jezusie. Wielki Babilon ze swoimi córkami i fałszywy prorok stoją po stronie smoka w tej walce z prawdziwymi czcicielami Ojca, którzy żyją według ducha, a nie według ciała. Rok 2024 będzie pod znakiem ducha. Prawdziwi czciciele żyją według ducha, obleczeni w zbroję Bożą, zwyciężając przez krew Baranka i słowa świadectwa Słojecego. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i Ducha Fałszu. Pierwszy list Jana: A ja prosić będę Ojca i da Wam innego pocieszyciela, aby był z Wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród Was i w Was będzie. Ewangelia Jana. Od 55 lat jestem doradcą duchowym i otwieram specjalny serwis. Droga, -ducha .pl, który pomoże Tobie w przygotowaniu się na sąd ostateczny, w poznaniu Pana Boga, w społeczności z Nim i bycie doskonałym na drogach Pańskich, a wszystko we współpracy z Duchem Świętym. Wszystkie informacje. Znajdują się pod filmem o kontynuowaniu działalności ery Ducha Świętego. Chciałbym przypomnieć wszystkim wierzącym w Ojca i Syna i Ducha Świętego i słuchających tego przesłania, aby poświęcili rok 2024, aby być prawdziwym czcicielem ojca. W Roku 2024 przejdziemy na wyższy poziom religijności. Era Ducha Świętego. W chrześcijaństwie w ciągu dwudziestu wieków ciągle była tęsknota za idealnym kościołem, który buduje Jezus z, Nadare z Nazaretu. mędrcy wszystkich wieków twierdzili, że Kościół jest nieuleczalnie chory, a wszelkie jego reformy są tylko pozorne. Leczyliśmy go, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Ten upadek Kościołów przepowiedziała Apokalipsa Jana. Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów. I schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. wyjście z Niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami Jego grzechów, i aby Was nie dotknęły plagi na Niego spadające. Gdyż aż do nieba sięgły grzechy Jego. I wspomniał Bóg na jego nieprawości. Apeluję do wszystkich, którzy są jeszcze w wielkim Babilonie, aby wyszli z niego, a ci, którzy opuścili już wielki Babilon, aby wkorczyli w erę Ducha Świętego z moją pomocą. Najwyższa pora, to oddanie się pod opiekę i kierownictwo Ducha Świętego. Prawdziwi czciciele ojca żyją bez kościołów, bez duchownych, bez sakramentów, jak to było w czasie pierwszego wylania Ducha Świętego. Niech ci błogosławi pan i niechaj cię strzeże. Niechaj rozjaśni pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości w będzie. Niech obróci pan twarz swoją ku tobie i niech ci miłości w będzie. Niech ci da pokój.